Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you today? Nice to be with you again. It's getting a bit cold. Robi się trochę zimno, prawda? Kochani, w dzisiejszym odcinku Let's Talk in English zajmiemy się konstrukcją zdań w czasie present simple, czyli w czasie teraźniejszym prostym. Czasu tego używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które dzieją się w naszym życiu z pewną regularnością. Dlatego do tworzenia tego czasu będą potrzebne nam tak zwane przysłówki częstotliwości, które nazywają się po angielsku adverbs of frequency. Są nimi always, czyli zawsze, usually, czyli zazwyczaj, often, czyli często, sometimes, czyli czasami, seldom, czyli rzadko i never, czyli nigdy. Pomocne zwroty przy konstrukcji zdań w czasie present simple to również every day, codziennie, every week, co tydzień, every month, co miesiąc, every year, co roku i tak dalej, i tak dalej. Kochani, czas ten widzimy bardzo często w nagłówkach gazet, przy wszelkiego rodzaju narracjach oraz rozkładach jazdy. Podaję przykład zdania twierdzącego. I talk to my friends every day. Rozmawiam ze znajomymi codziennie. He always cooks dinner for his wife. On zawsze gotuje obiad dla swojej żony. Drodzy panowie, wiemy, że oczywiście tego always to my nie wymagamy, ale sometimes byłoby fantastycznie. Ok? I co zauważamy? Że w trzeciej osobie liczby pojedynczej, kiedy stosujemy osobę he, she, it, my do czasownika dodajemy końcówkę s, bądź będziemy dodawać też końcówkę es. Przykłady. He plays, she watches, he speaks, she learns, it, eats. Moi drodzy, pytania. Pytania tworzymy poprzez zastosowanie operatora do bądź does. Does stosujemy tylko znowu w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Przykłady. Do I talk to my friends every day? Czy ja rozmawiam ze znajomymi codziennie? Does he always cook dinner for his wife? Czy on zawsze gotuje obiad dla swojej żony? Zauważmy, że w pytaniach stosując operator does, my do czasownika już końcówki s bądź es nie dodajemy, dlatego że ta właśnie końcówka przechodzi nam do operatora. Więc stosujemy czasownik w bezokoliczniku. Przeczenia. Przeczenia tworzymy poprzez dodanie do operatora do bądź does słówka not, czyli zaprzeczamy. Przykłady. I don't talk to my friends every day. Ja nie rozmawiam ze znajomymi codziennie. He doesn't always cook dinner for his wife. On nie gotuje zawsze obiadu dla swojej żony. To by się zgadzało, prawda? I moi drodzy, w przeczeniach, tak samo jak w pytaniach, kiedy występuje operator do i does, my już do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej końcówki s ani es nie dodajemy. Stosujemy czasownik jako infinitive, czyli w bezokoliczniku. Moi drodzy, teraz skoro już znacie konstrukcję i zastosowanie czasu present simple, koniecznie w komentarzu odpowiedzcie nam na pytanie. Do you always learn English with us? Koniecznie postawcie nam lajka, będzie nam miło, że oglądacie nas w te już zimowe dni, a my widzimy się za tydzień, a więc see you again next Thursday. Have a nice day, keep warm, trzymajcie się ciepło and goodbye.